Profesor Zbigniew frau wojewoda łódzki i kandydat do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Panie wojewodo, kto będzie nowym wojewodą, jak pan zasiądzie w ławach pos poselskich? Bardzo dobre pytanie, ale należy kierować do przyszłego premiera. No ale... Bo to premier mianuje e, wojewodów. Nie ma pan swojego następcy? A może pan podpowie premierowi? E... Panie redaktorze, mieć następce bezwzględnie wypadało, ale w monarchii dziedzicznej. Także ja nie mam. I myślę, że nawet pan premier nie ma. A pan premier nie liczy na taką podpowiedź ze strony Urzędującego Wojewody, kto by był najlepszy na jego miejsce? Jak pan premier mnie spyta, to mu odpowiem. A, czyli pan ma takiego kandydata i czeka pan na pytanie od pana premiera? Tak jest. Kiedy wojewódzki konserwator zabytków yy, wykreśli z ewidencji zabytków skrzyżowanie w Nowosalnej, panie Wojewoda? Tryk polega na tym, że to nie wojewódzki konserwator wykreśla, tylko ewidencje prowadzą władze miasta i one mogą wykreślić na podstawie opinii na podstawie opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. A jaka jest opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków? Że można wykreślić? Pani mówi o którym zabytku? Skrzyżowaniu w Nowosolnej. Tak, z tego, ja zwróciłem się do pani konserwator z takim wnioskiem, aby sporządziła uprzejmie opinię, która no, ze względów społecznych Pozwoli na wykreślenie tej, tego skrzyżowania z ewidencji zabytków. A to ta opinia już jest sporządzona? No z, z tego co wiem, ona została sporządzona i przesłana do Urzędu Miasta. Ale nie ma jeszcze odpowiedzi z Urzędu Miasta? A tu nie wiem, no odpowiedź to by dostała pani konserwator, a nie ja. Ale pani konserwator jeszcze nic panu Wojewodzie nie mówiła, że jest taka odpowiedź, rozumiem. Pani konserwator podlega generalnemu konserwatorowi zabytków, a mnie tylko w kwestiach czysto organizacyjnych. Rozumiem, że nie sprawdzał pan jeszcze, nie pytał. Nie nie, nie, nie sprawdzałem. Wiem, że przesłała taką, taką opinię do Urzędu Miasta, bo o to, o to prosiłem i o tym zostałem poinformowany. A co się stało, że pan wojewoda nagle zainteresował się tym skrzyżowaniem? A nie, to nie nagle, panie, panie redaktorze. Bo ja pamiętam, że od kilku lat już trwa walka o to, żeby wreszcie to skrzyżowanie przebudować no tak, żeby było bezpieczne. I, i, I właśnie to jest najbardziej zadziwiające, bo przecież uprawnionym, a ja uważam, że zobowiązanym do wystąpienia o y, y, taką opinię do konserwatora zabytków, y, były władze miasta. Przecież doskonale wiemy, że w sprawach istotnych dla społeczności yy, miejskiej. Czy w ogóle, powiedzmy, gminnej władze samorządowe występują o bardzo wiele rzeczy, no żeby przekształcić wieś w miasto, chociażby, tak? żeby zmienić granice gminy, chociażby. No to tutaj to zadziwiająca była ta w tej kwestii bezczynność władz miasta, zwłaszcza, zwłaszcza że statystyki policyjne były jednoznaczne to było bardzo, nadal jest bardzo niebezpieczne skrzyżowanie i społeczność i osiedla nowosolna, która należy do miasta i gminy nowosolne, ale w ogóle w skali miasta wszyscy o tym wiedzieli. No, ja jako osoba publiczna szedłem, No to są moje osobiste doświadczenia, idę do lekarza i lekarz mi mówi, że jest stamtąd, prawda, Ja się pyta o to, o to rondo. Podobnie idę do fryzjera, też słyszę od a to, fryzjera, a to, a to, więc jestem przekonany. A to Naprawdę już pana pytali o to skrzyżowanie. Ależ oczywiście, ależ oczywiście, jak długo, jak długo jestem rozpoznawalny i kojarzony z Łodzią jako wojewodałcki, prawda? Bo nie wszyscy zdają sobie sprawę, jaki jest podział kompetencji między administracją rządową a, a samorządową. To, że miasta miała bardzo dużo czasu na wystąpienie z takim wnioskiem. Czy nie rozumiem, że Pan pomógł władzom miasta podjąć tę decyzję wreszcie? Bez, bez wątpienia. No chodzi o to, że teraz należy zdecydować, a nie ja będę podpowiadał władzom miasta, czy to ma być rondo, czy to ma być obwodnica, czy jeszcze inne rozwiązanie. Do tej pory to ta, temat był tabu, dlatego że jest to zabytek. No. Panie Województwo, to inny temat, czy odwołał się Pan, albo odwoła się Pan do Naczelnego Sądu administracyjnego w sprawie Natalii Gąsiorowskiej? E, tak, oczywiście. Szkoły. Tak, oczywiście. Dlatego się Bo Wojewódzki Sąd Administracyjny nie przyznał panu ale, racji. Ale mamy dwuinstancyjność w naszym systemie sądownictwa i na pewno skorzystam z, tego, z tej opcji, dlatego, że pani profesor Gąsiorowska bez wątpienia propagowała wartości komunistyczne, a więc robiła to, co dziś, dzisiaj jest zgodnie z naszym systemem prawnym, zgodnie z zapisem w Konstytucji, jest absolutnie Niedopuszczalne, była sympatykiem komunistycznej partii Polski. Wiemy doskonale, że to była ta formacja polityczna, która występowała przeciwko niepodległości Polski. Była zaangażowana w propagowanie sowieckich metod edukacji, by kierowała zakładem historii partii. Przy KC PZPR. No więc no, nikt mnie nie przekona, że propagowała inne wartości niż komunistyczne. Nawet no, wojewódzki tego sąd administracyjny. Zresztą, który powiedział w uzasadnieniu, że nie propagowała. No, ale panie, panie, panie redaktorze, to ja cię propagowała. Przepraszam. Konserwatywne, liberalne, republikańskie, chrześcijańskie, ludzie, którzy stali za tymi wartościami, to w tym czasie albo byli w sowieckich obozach pracy, a to były miliony, albo gdzieś byli grzebani na łączce, albo w innych takich miejscach, prawda? A na pewno nie mieli możliwości publicznego propagowania innych, nikt nie miał innych wartości niż te, które propagowała pani pani profesor. No więc sprawa jest dla mnie, dla mnie jasna i dlatego będziemy się odwoływać. Ale jeszcze tego odwołania nie było? Nie. Ja pytam o tą sprawę, bo tak, z jednej strony przewodniczący Rady Miejskiej prosił pana wojewody, żeby pan się nie odwoływał, a z drugiej strony pytany po decyzji naczelnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego szef pana biura powiedział, że nie chodzi o to, że gąsierowska jest kojarzona z komunizmem. To o co chodzi? A z czym jest kojarzona? O to nie wiem to o co chodzi. Nie, to pan, to, 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 to nieporozumienie. To chyba, chyba wyrwane z kontekstu y, y, sformułowanie. Kiedy będzie to odwołanie? A mamy zawsze 30 dni. Kampania wyborcza nabiera tempa. Pan jest, jak wspomniałem na początku, kandydatem do Sejmu z list PiSu w Łodzi. Czy na czas kampanii wyborczej pan zawiesi swoją działalność jako wojewoda łódzki? Nie. Nie, nie będzie Panu nie, nie. Przeszkadzało, przeszkadzało to, że nie, pełni ja... Pan urząd wojewoda, a jednocześnie nie, nie. prowadzi kampanię wyborczą. Przecież, panie, panie redaktorze, wojewoda, tak jak chociażby każdy minister, jednocześnie sprawuje swój urząd, a przecież są to nominacje czysto polityczne, z tego zdajemy sobie zupełnie sprawę. I tam gdzie, tam, gdzie indywidualną kampanię prowadzę, no to nie występuję jako, jako wojewoda. No, wczoraj odpalałem kampanię do Sejmu i nie występowałem jako, jako wojewoda. Natomiast jak Pełnie swoje funkcje w terenie czy w mieście. No to zupełnie, to zupełnie zrozumiałe. Tych zadań wcale nie jest mniej obecnie niż, niż przed okresem kampanii. No ale przyzna pan, że trudno oddzielić te sprawy. Z jednej strony pan występuje jako kandydat w czasie kampanii, ja a z drugiej sobie... strony każdy wie, że pan jest jednocześnie wojewodą. Prawda? Ja sobie radzę z tym rozdzieleniem. Tak? Tak jest. Na czym przede wszystkim skupia się pana kampania? W kampanii chcę się skupić na dwóch kwestiach. Na obronie godności łącznie tych, którzy, którzy sami tego czynić nie mogą. Więc zdecydowanie będę występował przeciwko próbom seksualizacji dzieci w polskich szkołach. Przeciwko próbom wprowadzenia do kurikulum szkolnego, czy tylko do szeroko rozumianego programu wychowawczego ideologii LGBT. To, to na pewno. I druga sprawa, szczególnie widoczna w Łodzi, jak bardzo jak bardzo zaniedbana, no to kwestia y, medycznej opieki nad naszymi y, seniorami. Łódź jest miastem y, starzejącym się, województwo y, oczywiście też. i to, co jest bezwzględnie potrzebne, to systemowe rozwiązywanie tego problemu w kategoriach profilaktyki medycznej, opieki ambulatoryjnej, opieki szpitalnej. Gdyby pan się rozejrzał, panie redaktorze, wokół i szukał oddziałów geriatrycznych, geriatrycznych to wiele, wiele by pan nie znalazł, a dochodzi do bardzo przykrych sytuacji, jak nawet likwidacja takich oddziałów internistycznych, które taki profil jak gdyby pół czy quasi geriatryczny po, posiadały. Profesor Zbigniew Rałów, wojewoda łódzki, kandydat do Sejmu z listpisu z Łodzi, był dzisiaj gościem Radia Łódź. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia.